Edifier. Powiem Wam, że do niedawna nie miałem pojęcia, co to za producent. W jednym ze sklepów internetowych pokazała się jednak promocja. A że zdarza mi się często słuchawki po prostu gubić. O czym mówiłem w poprzednim filmie o dousznych odtwarzaczach muzyki, to postanowiłem nabyć sobie okazyjnie ten produkt. Czy zrobiłem dobrze kupując Edifier X5? Opowiem Wam w tym filmie. Ja jestem Greku i dziś będzie o słuchawkach. Ja jeszcze pamiętam czasy, gdy w kioskach można było kupić słuchawki za 5 zł. Był to raczej produkt jednorazowy, badziewny tak mocno, jak tylko się dało. 32-ohmowy, ledwo grający na moim Walkmanie. I były strasznie niewygodne. A korzystając z nich długo, po prostu raniło się uszy. Dziś troszkę lepsze można kupić na Allegro za niewiele więcej niż 3 zł. Musiałem kupować takie słuchawki co jakiś czas, bo dość często się psuły. Nie dość, że grały tragicznie, to błyskawicznie psuł się sam kabel albo jedna ze słuchawek. Długo więc byłem przez to negatywnie nastawiony do tych słuchawek dousznych. Mając punkt odniesienia tak nisko, jak tylko się dało, oczekiwałem najgorszego. Edifier X5, czyli EDF-200015. Kabli nie mają, więc im się nie popsują. To słuchawki True Wireless, tak zwane TWS-y. W przeciwieństwie do Philipsów występujących w ostatnim filmie, tych z pałąkiem i kabelkami. Co to oznacza? Pierwszo, dużo łatwiej takie słuchawki zgubić. To wada. Po drugie, są małe. Nawet w etui mieszczą się w kieszeni, co jest zaletą. Ale przy siadaniu czy wysiadaniu na przykład do auta mogą z niej wypaść, czyli wada. Taki typ słuchawek, czyli TWS, to dla niektórych pchełki. Model X5 nie jest wyposażony w ANC, co oznacza, że nie pomogą Wam w odcięciu się od otoczenia przez aktywną redukcję hałasu. Ostatnio nagrałem jednak film o Philips PH505 na pałąku z ANC. Tamte są 2-3 razy droższe, a jeżeli weźmiemy pod uwagę samą jakość dźwięku, to różnica jest jednak trochę zbyt duża. Edifier X5 gra dobrze. Bas jest również ok, ale by to usłyszeć, musiałem wymienić gumki na większe. Może ja jestem jakiś nie do końca sprawny manualnie, ale wymiana ich nie należy do najłatwiejszych. Trochę się namęczyłem i konieczne było skorzystanie z pewnego patentu. Jednak gdy na miejscu były już największe gumki, to słuchawki po prostu dawały radę. Nie są to Sony czy AirPodsy, które zgubiłem, ale po prostu dawały radę. Te słuchawki kosztują w okolicach 100 zł. Za tę kwotę to naprawdę bardzo dobry produkt. Jedną z wad, które od razu zauważyłem w pierwszym dniu korzystania z tych słuchawek, to jest to, że etui, mimo że jest bardzo ładne i fajnie zaprojektowane i plastik nie sprawia wrażenia, że zaraz miałby się rozpaść, to powiem Wam, że bardzo szybko się rysują. Więc dbajcie o nie tak, żeby nie trzymać ich razem z kluczami w telefonie. Jeżeli pchełki się rozładują, można je podładować w etui. Same etui jest ładowane za pomocą kabla USB. Korzystając z lepszej ładowarki, można je szybko naładować. Standardowy prąd ładowania to 5 V, 500 mAh, więc nie jest to szybkie ładowanie, ale pamiętajcie, że ta bateria w środku jest naprawdę niewielka. Słuchawki mają dwa mikrofony, w każdej ze słuchawek jeden. Deklarowana długość grania na tych słuchawkach to 21 godzin. Słuchawki spełniają standard zabezpieczenia przeciw wodzie, czyli IP55. Protokół, z jakim łączą się słuchawki ze smartfonem czy z urządzeniem stacjonarnym, to Bluetooth 5.0. Troszkę poużywałem tych słuchawek. Mogę powiedzieć, że deklarowany czas działania, czyli 6 godzin, jest bliski prawdy, bo jest to jakoś około 5,5 godziny i czasami bliżej 6, czasami bliżej 5, w zależności od tego, w jaki sposób korzystacie z tych słuchawek, czy telefon jest bliżej, czy troszeczkę dalej od tych słuchawek i czy tak naprawdę są naładowane w 100%. To i jak już wspomniałem, jest bardzo fajne, słuchawki się w nim trzymają bardzo dobrze, dodatkowo na magnes, ale jak widzicie, trzymanie go w kieszeni powoduje, że pojawiają się na nim rysy. Bateria w słuchawkach trzyma, jak wspomniałem, 5,5 około godziny, czasami 6, tak jak deklaruje producent, ale to etui wydłuża działanie o kolejne 3 ładowania, tak do 21 godzin. Jedyny minus to jest to, że nie wiemy, ile to etui ma jeszcze mocy, jak bardzo jest naładowane. Słuchawki po tym, jak zgłoszą, że są na niskim poziomie energii, pikają i wyłączają się naprawdę szybko. Nie ma takiego okresu, że przez jakiś czas skarżą się, że mają mało energii, a potem dopiero się włączają. Tutaj od momentu zgłoszenia, że bateria jest bliska wyczerpania, do wyłączenia się słuchawek jest naprawdę blisko. Sam dźwięk słuchawek jest naprawdę wystarczający, na wystarczającym poziomie. Więcej nie potrzeba zarówno do słuchania muzyki, jak i rozmawiania przez telefon czy jakieś komunikatory. Jest naprawdę w porządku. Jeżeli chodzi o relacje cena, a to, co otrzymujemy, kupując ten produkt, z mojej oceny jest naprawdę zadowalająca. I tak jak nie wiedziałem, co to za firma, to mogę powiedzieć, że marka Edifier nie należy do taniego krapu, a raczej jest to średnia półka, ale produkty, które dostajemy, przynajmniej na podstawie tego jednego, a dokładnie tych słuchawek, mogę powiedzieć, że warte są swoje ceny. Protokoły komunikacji Bluetooth to A2ADP, AVRCP, HFP oraz HSP. Zakres częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz. Poziom ciśnienia akustycznego to 95 plus minus 3 dB. No i byłoby to na tyle. Co sądzicie o takich słuchawkach dousznych? Jak Wam się sprawują? Ja mogę powiedzieć, że mimo ich ograniczonych funkcji, czyli braku ANC, są naprawdę w porządku. Steruje się nimi za pomocą dotyku, tak jak to miało miejsce w Sony czy AirPodsach. Działają, ładują się z etui. Można być pewnym, że przez cały dzień macie wystarczającą ilość energii. No i tyle. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy warto je kupić, jeżeli nie macie większego budżetu, nie zależy Wam na ANC czy funkcjach w stylu tych zaimplementowanych w AirPodsy, no to tak. Do zobaczenia w następnym materiale. Na razie, cześć. Dobra.